Witam bardzo, bardzo serdecznie kochani w kolejnym odcinku na kanale DarkOwen. Dzisiaj przed Wami kolejny tydzień zmagań w lidze F1 Classic Series. Zawitaliśmy, słuchajcie, Grand Prix numer 7 sezonu numer 2 właśnie naszej ligi. No i tutaj przed Wami, słuchajcie, mamy do dyspozycji dzisiaj kwalifikacje, no i oczywiście wyścig 50%, a gdzie? No oczywiście Chiny, słuchajcie, Chiny w tym tygodniu, także jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał DarkOwen, subskrybujcie kanał Ligi i wbijajcie na Discorda, no i oczywiście już teraz gorąco Was zapraszam do udziału w sesji kwalifikacyjnej w Chinach, zapraszam. Na obserwatora szedłem. Dobra, biera. Decyzja trudna. Może będzie deszcz. Nie, no to nie złuszam. Ja bym się chciał. Nie, nie, już dajcie spokój z tym deszczem, naprawdę, ile można. Dwa wyścigi z rzędu, więc to będzie też. Dwa wyścigi z rzędu padało, ale to nie przesadzajmy. Coś może rozdaje. Dobra, ciekawe, czy mam jakiś prędki setup tutaj. Będzie tak jak w Singapurze, gdzie Jeff przy ulewie Miłety medy proponował. No dobrą strategię mi się wydaje. O, dobra, nie będzie padać, wyścig będzie suchy. Drodzy Państwo, święto lasu, nie będzie deszczu w wyścigu F1 CS. Jezus. Nie wiem czy ryzykować, bo mam setup, ale nigdy na nim nie jechałem. Ja też mam setup, na którym jechałem ostatni raz rok temu. To jest ryzykowne. Naprawdę 1,5 sekundy różnicy między medami i softami? Dobra, biorę, czemu nie? Co złego może się stać? Tylko 1,5 sekundy na papierze, więc nie widzę problemu. Tak. Dobra, trzeba zobaczyć jaki mam kąt obrotu. Zatankowany bolid, miałem 20 kg na kwalifikację zatankowane. Cysterna a la Jarno Trulli. Cysterna. 900 stopni, to może się udać. Dobra, wyjeżdżamy w moim czarnym pomykaczu. Ale ta gra wygląda No. Nie no, ja tu wczoraj jeździłem, więc się przyzwyczaiłem. I tu inny Earth jest przecież, no właśnie. No. O Jezu. Jeżeli mam wybrać model Earth, to wolę model Earth z tej, z 20, szczerze. Model Earth 19 jest, nie cierpię tego modelu Earth. Musimy przez 50 miliardów trybu przeczytać, żeby w ogóle hotlapa włączyć. Dlatego ja biorę automat. Po co ja ten medy wziąłem? Dobra, jadę. Kurwa, gdzie się kamerę zmienia? Z tyłu jadę, nie wiem czemu. Czekaj, gdzie jest zmiana kamery? Ta kamera. Dobra, może będzie działać. Nie ma dzisiaj AL, nie, bo to pewnie będą równe kwale, kto wie. Ale to dziwnie wygląda. No w ogóle trakcji. Grafiką też ta gra nie grzeszy. Był piękniejszy model. Lap. Jezus Maria, ten zawód nie hamuje. Puścisz mnie, czy będziesz mnie ten blokował? Dziękujesz się, czy nie? Nie wiem kto mówi, ale puszczam kogoś. Dziękujesz się, czy nie? O, dziękuję. Wielkie dzięki. Sam jadę, to na wszystko. Baweta nie ma, przynajmniej nie skończył po wyścigu. Tak było w Brazylii, gdzie wtedy się rozpaliło. Kurwa, ze stresu wychodzę z trasy, ja pierdolę. Tutaj mam w dupie podkrążenie. Was? Jest, dobra. Ale tu dziwnie biegi się zmienia. Ale to reździwe. Widzisz, że ten samochód nie hamuje. Okej, ten będę to był zły pomysł. Chyba. Zależy jaką masz strategię. Ja mogę pojechać pod soft hard, ale to będzie ryzykowne. Nie, przestrzeliłem jeszcze. Nawet. Jaka to strategia będzie odpowiednia? Jechać czy... nie, ja wjeżdżam do sensu. Kółko sobie tak rozwaliłem, że nic nie zrobił. Chyba pierwszy zakres. O, Kaczewski. Mój teammate'cik wreszcie. No, siekał. Jaki się nauczył? Nie no. Nie no, chłop 3 wyścigi z rzędu jest chyba w pierwszej trójce w kwalifikacjach, a się rozwala. A potem no. Ja jednak nie jadę. To siema. Zaprosił Borsuka. Zaprosił Borsuka. Ale wywaliło mi kompa w ogóle, znaczy na grę. Dowalnił młotkiem i naprawił. Ja to naprawię. Byłem wysoko, mogłem za kółko sobie ciągnąć. A dobra, stopcie. No ja nie da się w trakcie gry dołączyć. Nie, siema. Byłem biały słaby wynik. Dobra, stopcie. Modło safety cara na pierwszym okrążeniu i możemy jechać. Powiedziałem safety cara na pierwszym kółku, więc teraz spokojnie robię jakieś masterplany. Toż to Ferrari masterplan? Tylko że BMW masterplan. Jeszcze czekaj. Nas sponsoruje Shell. To może to wszystko za tym wszystkim Shell stoi. Ers mu się na prostej skończył. O, coś tu trochę. A teraz co ja zrobię? Minutę 2 tutaj. Lecimy. Minutę 2 mi się, patrz teraz. Niech se bocik za mnie jedzie. Na razie. Półtoru teraz przelecę na ultra powerze. To moja lewa opona się przyjrzała. Profesjonalne puszczenie. Profesjonalne puszczenie. O nie, jadę w bandę. Dziwna. Ale się lewa strona bojdu tu przegrzewa. Otwornie. Jezu, mi się przyciski mylą. Ja tu nie mogę znaleźć linii. I zniszczyłem skrzydło, więc śmiesznie. Jakie miejsce to jest? Bo nie wiem, czy to jest chyba drugi sektor. Teraz kończę. Tego czasu na medach raczej nie pobijesz, ale dobra, robisz co chcesz. Marcowski na metach miał 1.31, aha. Nie, na softach. A nie, mi na metach pokazywało, więc no. Nie, na softach, dobra, na softy, no. Na softy. Jakby na metach tak ktoś wykręcił, to my to jesteśmy amatorzy przy nim. Bez urazy dla niego, ale oni... Teraz się poprawił na medach, bo teraz widać jakby... Znaczy, albo jedzie na medach po prostu. Na medach raczej jechał. No. Już na softy wróciło. A z tego co wiem, to jest chyba jego pierwsza liga, jak z nim gadałem. On wcześniej nigdzie nie jeździł, jedynie online. Ja mam 3 ligi tygodniowo, więc... Ja mam Ralfa, taczki, kurwicy i to. I teraz będzie jeszcze F2 tutaj. Kiedyś było więcej, ale teraz odpuściłem sobie. Ale ja kurwa jestem wolny. Bo ty gdzieś w drugim sektorze sekunda, gra ci pokazuje, że masz tam rekord, nie? Codemasters, mistrzowie kodu. Teraz do EA. Wiesz, po zwycięstwo w lidze to wyłącznie z serwerami EA. Tak. Żeby odblokować silnik Mercedesa w My Team, zapłać 10 tysięcy tam jakiejś waluty. Ale tak będzie pewnie. Ale Żeby zagrać Lewisem Hamiltonem, musisz mieć DLC tak. Lewis Hamilton Premium. Na 20 tysięcy złotych. Kupię, oni zrobią ten F1 Ultimate Team, wiesz? O nie! Ale to by było spoko. Właśnie nie, pay to win było. Zależy, jeśli... Jakby to było na podstawie na przykład takiej FIFA 13. To byłoby pay to win. Nie, no tak. Gdyby nie było kart specjalnych. Znaczy, nie wiem, kupujesz 20 tysięcy Pitfood Super Duper Coinów, kupujesz 50 tysięcy patów i dostajesz na Pitfood Hamiltonów jego sennej Schumachera i wygrywasz wszystko. Na tym polegają gry z paczkami. Znając jej, trafisz na maksymalnie Gasly'ego. W najlepszym wypadku, w najgorszym 5 lat Pitfooda. W jednej paczce. 5 parów, chłopie. Promocje. 5 Latifi w jednym skrzynce. No. Ja raz miałem taką sytuację w FIFA, gdzie mi dwóch zawodników w jednej pasce wydropiła. I to chyba dwa informy. No się My Team to jest albo granie 24 na H, albo pay to win. My Team mi się już tak znudził po drugim sezonie. Nie, sorry, Ultimate. No. Ja tak gram tak o, dla zabawy. Ja grałem brązowym składem. 4 na 7, ale kup sobie paczki, masz pay to win, tak? Ja na FIFA hajsu nigdy nie wydałem. Jedynie na co wydałem hajs to chyba Counter Strike 20 zł. Czy tam więcej trochę. Okej, powiem wam tak. Dzisiaj będę robił manewry do wysiadania na pitstopie. To jest Ultimate Taktyka w Chinach. Ej, czemu na długiej prostej jest żółta flaga? Upuszczał mnie energia chyba. A, dobra. Nie, bo byłem na samym początku i nie wiedziałem. Dobrze, co przejechałem dramatyczne okrążenie, nie jestem z niego zadowolony i się założyłem. No nie, jeszcze to się parkuje w boksie i te wyjadę. Bawet tęsknię. Wróć. Jestem gorszy od ludzi na medach, no ja się załamię przez tę grę. Ale ty w Clover w tej, w 20 nieźle kosisz. W 20 masz Clover niezłe czasy. Czemu taka różnica? Chodzi, że 19 to jest... Ja tak samo mam. Mam dużo lepszych czasów w 20. Ja mam na odwrót. 20 mi się bez asyst jeździ super, 20 bez asyst to jest po prostu cudo, w 19 nie jest w stanie kółka bez asyst przejechać. To fakt. Poza tym wiesz... Akurat 20 mi się przyjemnie w Holandii jeździ, bo per sekund sobie radzę, bo ja zawsze mam peka. Bo tam były 4 kółka do mety, ja cisnę na softach, które miałem 56% zużycia i jestem drugi i wyjeżdżę safety car, wpadam na piąte, potem kończę... A słyszałem, że były niezłe jaja w Brazylii. Miałem niefarta takiego, że akurat byłem na wyjeździe. Powiedz tak, bądź wyścig paru punktach. Deszcz, suchy... Spinała Karczewskiego na prostej. Intery od pierwszego okrążenia, mój zawód, bo prawie wiekałem Karczewskiego, który się rozwalał na prostej. Kolizja dwóch czerwonych bolidów, moja i Baweta, teammate'ów Maindów Muzda z Sain przez następne 5 minut. AMG walnęła opona, Bawetowi walnęła opona i... 3 safety car, ja zjechałem dwa razy do... Musiałem robić jakieś 4 stopy, 2 nie z mojej winy. Prawie Russella jeszcze odwaliłem i... na safety carze i... Ja z kilka razy odwaliłem Russella na safety carze, więc no. Ale bez takich uszkodzeń, że musiałem się wycofać. Ja też zahaczyłem tylko skrzydłem, ale miałem pomarańczowy, po prostu musiałem zjechać. Poza tym tak źle mi się jechało. No a potem Mangot Muzda stań, bo w dresie do Baweta 5 godzin, żeby nie Albo Singapur był piękny, jak ja z Karczewskim gadam 1 na 1. I taka minuta ciszy, kiedy on się rozwalił. Dziękuję, Narcio. O Jezu, ale mnie rzuca teraz. Ja mam 1,34, więcej już chyba nie skleję. Na tej klawiaturze nie da się jeździć w 19 w Chinach. Na padzie by się jeszcze dało, ale mi akurat jak podłączam pada do kompa, to mi w F1 nie wczytuje pada. Że ścina. Że się odłącza. Chiny to nie jest tor na pada, ale nie jest tor na klawiaturę. Tak. No co ty mi powiesz? No co ty... no... Ale zrąbałem teraz, nie, a po kółku mam 30 straciłem, bo za mało dochowałem. Ile ja mam procent opon? O Jezu, 14. Nie wiem, czy nie pojechać jeszcze, ale nawet dobra. Pojadę chyba jeszcze na kółko. Do boksu raczej nie zdążę. Nawet ja nie wiem, czy jeszcze jedno kleić. Nie wiem, przecież ja zrobiłem teraz całkowicie okrążenie, jest to na siebie strasznie. Ja chyba już nie kleję, 3 minuty przeczekam. Do boksu raczej nie zdążę wyjechać, to się nie wiem, ile pakują do boksu na chwilę. Byłbym na styku w sumie, nie dałbym rady raczej. Nie dam rady. Nie wiem, chyba spróbuję. Najwyżej się wycofam. Tam musieliśmy minutę obsługi, minutę musimy wjechać w stop. Dobra, najważniejsze, że nie jestem ostatni. Tak, że taką małą stratę nie mogę dać. A ilu kierowców jest w ogóle teraz? 14. Nie no, ja chyba jeszcze raz spróbuję. Nie wiem, szczerze. Ewentualnie po prostu zmarnuję teraz oponę. Raz się żyje. Jaka tu strategia w ogóle jest? Nie wiem. No twarde słabo sobie radzą. Minutę 50, to się jeszcze może udać. Szybko, pas. Co w tym medy? Chyba optimum. Okay, dzięki. Czy ja zdążę to wyjechać? Nie zdążę tego wyjechać. 20 sekund, właśnie mija 10. Chciałbym półtoru przejść, żeby to zdążyć. To przecinaj. Nie ma zbyt musiałbym ściąć zakręty wszystkich, które się da się. Tak by się nie dało, nie da się zrobić wszystkiego. No, mam tak do nadrobienia około 4 sekundy. No 10. Dobra, ja chciałem jeden zakręt i lecimy dalej. Nie wiem, że muszę teraz tam kwalifikacyjnym całe kółko przejechać. O wiem gdzie zetem, gdzie mogę urwać parę sekund. Najgorzej, kiedy dostaniesz unieważnienie aktualnego i następnego czasu. Flak! Nie pykło! Nie pykło! Coś ty odwalił. Masz ten zakręt na koniec pierwszego sektora, nie? No tak. No to ja tam ściąłem. Skrótem z boku przejechać, tylko że nie ogarnąłem, gdzie jest skręt i po prostu skończyłem. Ja nie mogę. Dobra, ja zdążę, mam 30 sekund, a jestem na tej długiej prostej. Ja po południu brałem tak? Ja po zwycięstwo, jak zawsze. Mentalne zwycięstwo. Co jest? Pokaż tą umiejętność, pokaż jak jedziesz tym pięknym bolidem PGE Speedway. Ruszył, zaczął okrążenie. Piękne emocje, nie skręca w prawo i lewo, to 25 sekund jak nie jest znany baweciarz. Leci bokiem toru, piękny zakręt, teraz piękny zawija na pierwszym zakręcie, dwójka, to jest bardzo dobre wyjście. Leci pełną prędkością, czy on się poprawi? Ale zawiasy, ale są peni. Jaki to będzie czas? Nie, dobra, nieważne. Oho, ale poleciał. Dobra. Na pętę i przejedzie do mnie. Coś na koniec. No. Kurde, ale ja za szeroko tam wpadłem. Za szeroko. Karczewski co robi o 30 Darkowena. Dobra, brawo. Dobra, GG, zrąbałem sam sobie kwalifikację. Big Dick Energy. No udane kwalifikacje, udane. No trzeci czas. No bo jeszcze... A nie, Darkowen nie walczył, myślałem, że walczy jeszcze. Nie, coś ty, nie. Dobra, to wycofaj się. Chciałem ten... Wycofaj się, bo tak to będzie to trwało dłuższy czas. Oj, powiem szczerze, że jestem cała dziwą w ogóle, bo to było tak dziwne, co się tutaj wydarzyło najlepszego. Zrąbałem kwalifikację sobie samemu i to jest problem. Darkowen nie ma paliwa chyba. Tak, już zjeżdżam. Skończ kółko, nie zjeżdżaj, bo to więcej czasu stracimy. A już, dobra. Big brain time. Chociaż? Nie, chyba da radę. Nie da radę. Dobra, teraz będzie... Będzie double podium drużyny PGE Speedway F1 Team. Co to jest za drużyna? Moja. Znaczy chyba chciałeś powiedzieć Shark F1 Team. Nie. To nie był Shark Racing Team? Dobra tam. Ja sam nie wiem jak to się nazywa. Żlowy team startujący. Ważne, że Shark, no to jest najważniejsze. Reszta jest nieistotna. Dobra, teraz jak to się startowało? Klikasz guzik, wciskasz pedał gazu i potem jedziesz.